John Lennon, Beatlesi zmieniali obyczaje, modę, na wszystko, dosłownie na wszystko mieli wpływ. Można być naprawdę wielkim wariatem w życiu i mieć porąbane dzieciństwo, a przy tym być wielką osobowością. I dla mnie ten życiorys Lennona właśnie mówi o tym, że nie tylko my mamy ciężko w życiu, ale też wielkie osobowości nie miały łatwego dzieciństwa. A takie wątki jak na przykład właśnie nieobecny ojciec, nieobecna matka, Lennon był wychowywany przez ciocię. W moim życiu było analogicznie. Dlatego wydaje mi się, że te relacje między mną a Lennonem są takie bliskie. John Lennon miał potężny wpływ na wszystkie moje decyzje życiowe. To, że zacząłem pisać piosenki, to, że zacząłem grać w zespole i wybrałem takie, a nie inne życie, to jest między innymi jego i pozostałych chłopaków zasługa. No i to był jeden z pierwszych ludzi, który wprowadził bardzo osobisty sposób pisania piosenek do muzyki wówczas nazywanej młodzieżową, pisania w pierwszej osobie. Te piosenki nabrały wtedy zupełnie innego waloru. On zapatrzony w Dylana wprowadził to na znacznie szersze wody. Myślę, że gdyby było coś takiego jak piramida rock'n'rolla, to John Lennon byłby zdecydowanie na jej czubku. Niewielu było muzyków, którzy mieli taki wielki wpływ, tak ogromny wpływ na pozostałą, jak gdyby całą masę rock'n'rolla. Jak poznałam swojego męża, Wojciecha Karolaka, który jest muzykiem, i nie daj Boże rozmawialiśmy o muzyce, to się okazało, że mamy zupełnie inne gusty. Jedyna właśnie wspólna jak gdyby sprawa, gdzie się zgadzaliśmy, gdzie on mówił, że to jest genialne i ja, to właśnie chodziło o Beatlesów, no bo on też uwielbiał Beatlesów. Wybuch tego zespołu, bo inaczej tego nie mogę nazwać, to była jakaś zupełnie nowa jakość w światowej muzyce. I mimo, że Polska była wtedy krajem zamkniętym, za żelazną kurtyną, to jednak ta muzyka do nas docierała, ona nas, nie wiem, zaczarowała, zachwyciła. Chcieliśmy mieć te płyty, zdobywaliśmy je jakimś cudem, chcieliśmy się dowiedzieć, o czym oni śpiewają, więc uczyliśmy się angielskiego. No dla mnie to był taki muzyk, jednocześnie intelektualista, bo oni świetne teksty pisał, no ale widać, że ten człowiek, oprócz tego, że miał niesamowity talent, zresztą podobnie jak jego koledzy, no ale że miał też coś oprócz talentu, to że no, myślał po prostu. Ale to Lennon był tym artystą, który wchodził do studia i nagrywał prawie wszystko od jednego podejścia. On był niecierpliwy, on nie miał czasu jak McCartney cyzelować przez 2 tygodnie każdego nagrania. Osoby, które cierpią wewnętrznie jakieś takie psychiczne cierpienie, mam wrażenie, że ono jest dużo większe niż tam taki nawet ból fizyczny, również potem tworzą piękne rzeczy dla innych. Nigdy nie nosiłem lenonek. No nie są to łatwe rzeczy. Nie nosiłem długich włosów, nosiłem owszem dzwony, ale kto nie nosił dzwonów. Tak czy inaczej, John Lennon był mi i tak bardzo bliski, również dlatego myślę, że miał doskonałe poczucie humoru. Oto przykład. Rok 1963, koncert Beatlesów dla rodziny królewskiej w Londynie. Przed ostatnim utworem John Lennon mówi tak: a teraz zagramy dla Was ostatnią piosenkę. Bardzo proszę, żeby w trakcie publiczność w dalszych sektorach klaskała w dłonie, a pozostali niech grzechoczą biżuterią. Kobieta jako ona, z którą wszedł w ogóle związek małżeński, który też był niekonwencjonalny, bo oni tak naprawdę uwielbiali wprowadzać osoby trzecie nawet do swojego życia. To pokazuje, że oni byli ponad jakąś taką, ponad czymś, co my uznajemy za normalne. Myślę, że gdyby żył Lennon, bardzo dobrze by się odnalazł w dzisiejszych czasach, w czasach internetu i multimediów. Myślę, że bardzo dobrze by potrafił to medium wykorzystać do tego, żeby zmusić nas do myślenia i powiedzieć nam coś bardzo ważnego. Zresztą to, co zwykle do nas mówił w swoich piosenkach i w tym, co pisał, w tym, jak się kreował, jak go widzieliśmy, jak odbieraliśmy, jaki miało to wpływ naprawdę na cały świat, na kulturę i sztukę XX wieku. A oni byli prawdziwymi hipisami. Można ich krytykować za styl bycia, za styl życia, za to, że John Lennon odrzucił pierwszego syna, że Yoko Ono
też może nie była jakąś taką kobietą z sercem na dłoni, ale oni byli wyjątkowi i wydaje mi się, że z tego punktu trzeba ich po prostu wybaczyć ich błędy i zaakceptować to, że byli pięknymi osobami. Kurczę, gdyby żył, jestem pewien, że moglibyśmy siąść tak sobie i porozmawiać ze sobą, jak człowiek z człowiekiem. John Lennon jest człowiekiem, który bardzo wiele zmienił w życiu mojego pokolenia i w życiu następnych pokoleń, bo muzyka po Beatlesach już nigdy nie była taka jak przed nimi. On będzie ponadczasowy, on będzie wieczny, on będzie w naszych umysłach już na setki lat. John Lennon to czasy mojej młodości. Ja nie lubię wspominać, ale czasy najwspanialsze, bo moja młodość przypadała niestety nie na najlepszy okres. I właściwie najlepsze, co w tym czasie było, to chyba właśnie muzyka Beatlesów. No i dla mnie numer jeden w tym zespole był zawsze John Lennon. Tu się muszę pochwalić, że jestem prawie jego rówieśniczką, bo on się urodził 9 października 1940 roku, a ja się urodziłam 9, ale sierpnia, z tym, że rok wcześniej, w 1939 roku. Ktoś taki umiera w okolicznościach strasznych czy nadzwyczajnych, to ten moment się zapamiętuje na całe życie i potem często się słyszy przy okazji jakichś rocznic lennonowskich. A gdzie byłeś wtedy, kiedy zastrzelono Lennona? I każdy prawie to pamięta. Jestem dumny, że dostałem od niego też taką kartkę. Kartka, która jest jedną, pewnie 200-tysięczną częścią tego całego zbioru. Ale jednak jest. Przyszła kiedyś do skrzynki pocztowej, tak jak przychodzi pocztówka z wakacji, bez koperty, bez niczego. Był tam rysunek Lennona, Yoko Ono i świeżo wówczas narodzonego, no może nie świeżo, 4 lata już miał, Shona Lennona i krótkie pozdrowienie, keep on rocking. Ta kartka jest, myślę, moim największym skarbem, jeżeli chodzi o muzyczne i bitlesowskie kolekcje.